widzisz, o, wezwani jesteśmy. Święty Franciszek z Asyżu, posyłając swoich braci. Bracia, ty i goście. O, Franciszek. I słowo. Z Asyżu, to dobry on jest. Dlatego, no, drodzy członkowie bractwa, no, świętego Jana Pawła II, ale też wszyscy tu zebrani i nas słuchający, uważający się za chrześcijan, za członków rodziny Maryja. No ale... Idźcie i głoście zawsze. No idźcie i głoście. A jeżeli naśladują świadków Jehowy, tylko tym problem, co głosi, jak ciemna baba, co ona ma głosić? Ducha Świętego. A one są jako te... Na świat, na środowisko. Jak nie lichwiarka, to żebraczka, no to co? Ty zobacz, jak to było u tych Żydów. Dlaczego nie lubili poborcy podatków, jak myślisz? No, a kto lubi? Albo u kogoś wzięłaś pieniądze na lichwę, musiałaś jej płacić. No potem chodzi cię ulicami, jedna tam się patrzy, druga tu, że już więcej potem się nie znacie. Bo to niemiłe, niemiłe. Chciałbym bardzo gorąco podziękować moim współbraciom, którzy zrobiło się bardzo ciepło, przyczynili się do powstania tej świątyni, szczególnie się Tadeuszowi, całemu zespołowi, współbraciom, a także ojcom, którzy posługują w tej świątyni. Jest tutaj ojciec Kustosz, Andrzej, ojciec Władysław. Tutaj bardzo dziękujemy wam i drugie siostry, które jesteście gdzieś tam w zakulisie, was nie widać. Dwie siostry Barbary i siostra Sabina. Bardzo gorąco wam dziękujemy za piękną posługę w tej świątyni. Bóg za was. Najlepsze są te bułki właśnie tam. Teraz o, bo już. Nie i wam, kochani, za obecność, za modlitwę, za wiarę, takie za żółte trochę, radość. Wiecie? Takie rodzaje. A taki facet z całym sinkołkiem, a jeżeli patrzył ile będzie kosztowało, taki ciekawy i poszedł dalej. I kupił też? Nie. I ta babka się z niego śmiała. Bo to są tacy ludzie, którzy nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Nie, tak jest czasem na wsi. Nie jestem tutaj, bo mam w ręku kielich. No dlaczego ten kielich? Ale najpierw jeszcze raz ogromne dzięki, księży biskupie. Ogromne dzięki za tą miłość, którą ksiądz biskup ma. Za tę miłość, którą ksiądz biskup ma. I myślę... Myślę... że dlatego, że ksiądz biskup tak kocha, to z tym sercem ma kłopoty. Prawda? Tak. Widzicie? To jest mój ojciec. Ale trzeba kochać. Ksiądz biskup, no, rodzina Radia Maryja, kocha księdza biskupa. Widać, to było, gdy ksiądz biskup tam trochę chorował. I święty Piotr nie chciał przyjąć księdza biskupa, tylko chciał, żeby tu jeszcze był. Dziękujemy za modlitwę też za księdza biskupa. Zapłać. Ale jeżeli już księża biskupi, to kochani, pozwoli ksiądz biskup, że podziękujemy księdzu kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu za ogromną miłość. Wszystkim biskupom, tym, którzy byli tu w zeszłym roku, dokładnie o tej porze rozpoczynało się wszystko, ta procesja dziejów. Ale usiądźcie może, co? Bo szkoda waszych... Tak. Niektórzy stoją. W każdym razie dziękujemy i ksiądz kardynał Dziwisz, i nuncjusz apostolski i tak dalej, bardzo wielu, ale wiecie co? Nie byłoby tego kościoła, gdyby nie ksiądz biskup Andrzej Suski. I muszę wam powiedzieć dzisiaj, że ksiądz biskup Andrzej Suski na różnych momentach tego radia zawsze po ojcowsku, także po święto Radia Maryja, po przyjacielsku podawał rękę i tak, pragnął, żeby tu
wszystko robił, żeby to trwało, żeby było. Nie martw się, powiedziałem mu o tym obrazie, to już mówiłem w radiu, ale gdy powiedziałem mu o tym obrazie, a nie śmiałem powiedzieć, żeby kościół budować, tylko powiedziałem, pokazałem, przyszedł ksiądz biskup do radia i mówię, mam pewną sprawę, chciałbym księdzu biskupowi pokazać. I przynoszę w takiej pięknej kasecie zrobionej przez Borali. On już tak broni tej wiary katolickiej. Kogo on tam czaruje, kurczę? On zawsze czaruje, zawsze. To ten obraz od Ojca Świętego. Mówię, tak. Zamiast Boga czcić, to oni czczą Ojca Świętego. Taką kapliczkę, no tak, bo raz nie powiedział. Kościół powiedział ksiądz Rostek, a ja mówię, co będę tak od razu księdzu biskupowi, kościół, kapliczkę. Znowuż powiedzą, że ci zakonnicy się pchają, albo nie wiadomo co, tyle tych kościołów, komuniści powiedzą ci, nowocześni i przeróżni, tak, ci niszczyciele. To trzeba jemu oddać, czy ty to rozumiesz? Chciałam tylko pożyczyć. Nie pożyczył. W każdym razie. Człowieku. W każdym razie. Gdzie zostało jego? Nie miał kiedy wziąć. Co kapliczkę? Kościół! No i podpowiadał cały czas. Jak ten wszystkie te grzałki popalił. To, mówi, to będzie sanktuarium. Zamknięte, to zamknięte. Wtedy już powiedział. I później rozmawialiśmy często. O wszystkich planach, o wszystkim. Nie ma dzisiaj księdza biskupa tutaj, ale na pewno jest duchem. Także tak tutaj w tej Warszawie chodzą, że jakby się ze sobą nie znały, nie widziały, nie lubiły, bo jak jedna drugą kiedyś okradła, nabrała i obżebrała, na lichwę wzięła, to już się nie znają, a do wyboru, do koloru tutaj ludu nie brakuje w Warszawie. Dobry pan przyjaciel, za to bardzo dziękujemy. Jest tutaj jego najbliższy współpracownik, ksiądz Wojciech Niedźwiecki, który przepięknie w zeszłym roku przygotował tą liturgię. Tak, tą liturgię, czyli tę liturgię. W każdym razie, księże prałacie, dziękujemy. Proszę powiedzieć księdzu biskupowi. Też, że nie wysłał to, nawet to wysłał. Nie wysyłali zaproszeń, ale przyjaciele przyszli. Księże Janie, Bóg zapłać wszystkim księżom, Bóg zapłać z różnych stron Polski i zakonnikom Bóg zapłać, ojcze Ludwiku. Bóg zapłać z Wieliczki, prawda? Są ludzie z Wieliczki? A nie powiedzieli, nie pokazaliście się, nie macie transparentu i nie mówili. Ojcze, system i krojcz. To proszę pozdrowić też wszystkich, ale burmistrza. Tak przygotowaliście pod jego kierunkiem piękne Światowe Dni Młodzieży. Robota wielka była, prawda? Oni nie pokazali, zanim zbliżają się systemy krojcze. Ogromne dzięki wszystkim kapłanom, wielkie dzięki. Ukrainka zasadziem się zbliża. Litka się uciekła. Co ta upa? Czwarty rok kapłaństwa. Co to dzisiaj był święcony kapłaństwa 4 lata temu. Ksiądz Jakub jest tutaj. I Bóg zaczął. Tak? To bardzo wiele mówi. Ksiądz Jakub studiuje w naszej uczelni. Zbliżają się systemy krojcze. W każdym razie. Zaraz będziesz operowana. Życzę pięknego kapłaństwa. Dziękuję. Kapłani właśnie. Zaraz. Nie tak kobiety kochać księżą tylko dla mnie. Nie. Kochać tego nie jest dla Pana Jezusa i dla wszystkich ludzi. I pomagać księżom. Wszystkich ludzi. Księża teraz są chyba najbardziej opluwani w Polsce. Po niektórych politykach. Najbardziej, bardzo serdecznie. W świecie też.
Niech się wiecie złym. Robią to, wydaje się, pod posłami jakiś humanizm, jakiś nie wiadomo, przeróżne. Obserwujcie. Jeżeli coś ksiądz robi zaraz i propaganda szepta i jakieś, tylko żeby odebrać dobre imię. Zobaczcie, ile razy ksiądz idzie, dlaczego księża nie chodzą w sutannach? Tylko na ulicach wyzywają, a kiedyś mówili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzeba to odwiedzić. Idzie straszne pogaństwo. Przyjechał jeden prezydent do Polski, nie będę mówił z którego kraju. Wiecie, jak on ma religię? Może źle powiedział, czemu księża często już nie chodzą w sutannach. Nie, no to strój, że tak powiem, no, urzędowy, no, ale... Takie czasy. To co ojciec... Ojciec prowincjał mówił. I taka. A ojciec pracował w Rosji, zaraz po święceniach poszedł do Rosji. Zna trochę rzeczywistość. No nie. A kapitule został wybrany. A systemy krojce. Ojcze. Inaczej zbliżają się tu systemy krojcze. A dlaczego? Litka uciekła. Szpitala nasza seru się wysyła. Idę w środę na kościele pole widzieć. Poniewierać go. Oni obciały zastraszyć. Nożami, szczypcami i cęgami. Nawet jak przyjeżdżają tu, ludzie wierzący, to patrzą na mnie, co to za jeden. Co to za jeden? No, może was to bawi. Na pewno dobra. Tak. Może kogoś bawi, kto słyszy to. Ale te wszystkie lata robię wam dzisiaj. Aleluja! 10 lat pracowałem w Niemczech. Są co tutaj to za jeden ryzyk. Oni mi pomagali przy tworzeniu Radia Maryja. Ale przez 5 lat nie zostałem tyle sponiewierany, tyle złych słów. Tyle kłamstw, tyle pomyj, począwszy od polityków przez mediów, a później dzieci, młodzież, wszyscy, tyle pomyj. To nie tylko ryzyk, to jest uderzanie w Kościół też. Uderz w kapłana, uderzasz w Chrystusa, uderzasz w ewangelizację. Robisz wszystko, żeby ewangelizacja nie była skuteczna. Oni wiedzą, co robią. Bo na parkę bohater. Przez 5 lat ojciec, nie byłem tak poniewierany, ojciec, jak tutaj w Polsce, w mojej ojczyźnie, każde 5 minut. Każde 5 minut. Nie skarżę się, bo wiem, komu służę. Ale mówię do was wszystkich. Kochajcie Chrystusa. Kochajcie tylko Kochajcie Chrystusa. Kościół. Kochajcie księży. I niech młodzi ludzie idą do kapłaństwa dla Chrystusa. Niech się nie boją. Kochajcie księży. Bo bez Boga niech jest się nie wyręży. Zobaczcie, co jest na zachodzie. Jest nicość. A to jest to, co robimy. Ojciec prowincjał powiedział. Kościoły zamieniają na dyskoteki. Dyskoteka, zamieniają na meczety muzułmańskie. Tak. Tak. I w Ameryce też tak. Chcecie zamachów? Chcecie dżihadu? Chcecie? 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 A co? Chcecie? Dżihadu? Chcecie? Dżihadu? Nie wstydzą się mówić o tym. Ty nie chcecie? Nie mają, sumienia nie mają, albo tak już się sprzedają. Tak. A właśnie. I trzeba się za nich modlić. Nie mamy przeciwko człowiekowi. A więc widzisz. To nie jest żart. I dlaczego? Dziękuję ojcu, księdzu biskupowi za to wszystko. Ksiądz biskup tyle razy mówił Tadeusz. Nie Tadeusz. Pan Bóg i ludzie, wszyscy ludzie. I my razem. Ksiądz biskup ten, ksiądz, Jezus Chrystus, wszyscy, jeżeli gdziekolwiek biskup tamten, wspierać, wszędzie wspierać, gdyż pasterstwo młodzieży wspierać wszędzie,
gdziekolwiek coś dobrego. Gdziekolwiek, jakikolwiek kapłan robi coś dla młodzieży. No, tamtych kapłanów było więcej, tamtych ofiar było więcej. Po co to się... Wiesz, jeżeli będziemy tylko kapłanów szukać. Jeżeli będziemy tylko patrzeć i tak krytykować, kościoły staną się puste. Jeżeli będziemy krytykować. Do pracy, dziadziusie, do pracy. Mówić o Panu Jezusie. Dziadziusie. Pomagać każdej ewangelizacji. Każdemu co on gada. Ale ja patrzę tak krytycznie. Jak on zęby ukuł. Ojcze. Idą na litkę systemy krojcze. Zaraz i będą operować. Komuny najpotężniejszej. Gdy Ojciec Święty miał przyjechać, to robili wszystko, żeby ludzie nie jechali. Ale wtedy ludzie jeszcze inaczej myśleli. Dobrze, że ona uciekła stąd. Babciu, a jak babciu, Ferciu, z narkotykami, to bezpiecznie? Babciu, bez kapciów. Jak twój wnuczek czy wnuczka żyje z chłopakiem, włóczy się po nocach, to dobrze jest. Będzie przyszłość, piekło. Nie śmiejcie się, to nie jest cyrk. Dlatego idźcie i głoście. Naśladuje strasznie tych świadków Jehowy. No ale właśnie co głości, jeżeli człowiek żyje duchowo, to naturalnie głosi całym swoim życiem, podzieli się z sąsiadką wiadomościami. Tak jest, ale jak ona jak zobaczy na Biblię, to splunie, czy do świetnika wyrzuci, to co ona będzie głosiła? Raz powiedziała, a czemu tak modlicie się na antenę? Ojcze, nalytko, ojcze, to jest mój brat. I my radio tworzymy. My oddajemy wszystkie siły. Jemu dziękuję. Gdyby nie on, tego kościoła by nie było. Ile stresu, a ile martwienia się o pieniądze. A to wszystko razem. I ta droga maryjna, która jest wokoło, wczoraj, najnowsza stacja, założyli wczoraj, skończyli. Uciekajcie, zobaczcie, jakie piękne. Drogą maryjną se to właśnie ojciec Jan mówi. To jest w ogóle ewangelizacji. To może ojcze na 14 miejscach zróbmy sanktuaria. I tak jest. Matka Boża przychodzi, ewangelizuje. Sama objawia się. Tyle sanktuariów świata. Przecież 14. Pojęcia nie ma. Ona jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Ona niesie Ewangelię nam. Niech ona tu przychodzi. Kochani, jeszcze raz wielkie dzięki. Na razie jest Kościół, ale mamy plany dalsze. Ojcze, przepraszam, jeszcze jedno tylko powiem. To dzisiaj ujawnię. Mamy w planie, pracujemy i proszę was o pomoc. Wszystkich, całą rodzinę Radia Maryja. Nam zależy na Polsce, żeby Polacy byli silni Bogiem. Zależy nam na katechezie dobrej. Przychodzą tu ludzie do sanktuarium, nie wystarczy tylko popatrzeć, jakie ładne obrazy. Tyś trzeba pomodlić, ale żeby się pomodlili, to trzeba do głowy włożyć trochę. To dobry gest. I chcemy zrobić. Tamten siwiot. Instytut Jana Pawła II. Instytut Pamięci Kościoła imienia Jana Pawła II. I w ramach tego instytutu na pewno następna sprawa. Teraz przypominamy tych, którzy umierali za ratowanie Żydów. Weź. Którzy narażali się bardzo. Ktoś się narażała w czasie II wojny światowej. Wykorzystać współczesną technikę. Światło, dźwięk, obraz, laser. Jest szkoła wyższa, szkoła kultury społecznej medialnej. I tutaj chcemy wybudować właśnie taki obiekt, w którym będzie pokazana Polska, wykorzystując te wszystkie elementy, współczesną technikę, Polska od chrztu przez największych Polaków aż do Jana Pawła II. I zobaczycie, to będzie bardzo ciekawe. Ciekawe jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Zobaczcie, są takie rzeczy.
Nie będę mówił, kto to robi. Już pracujemy nad tym dość długo. Kaczyński robił muzeum. Jesteśmy już Kaczyński robił muzeum, nawet ładne. Nie mamy pieniędzy, bo jeszcze nie mamy na wykończenie kościoła. Zobaczcie, organy się budują. Zauważyliście? Pytałem się tego mistrza, ile tam jest piszczałek. On mówi, wie ojciec, muszę dobrze policzyć, bo już mówi, tak gdzieś no, do 4000 piszczałek. A gdyby tak każdy pomyślał, 4000 tylko ludzi, nie parę osób tu, ten, i już piszczałka jest. Oni patrzą, o ryzyko, to jest mi katolicy. Idzie do komunii świętej, nie idzie do kościoła, później od poniedziałku nienawiścią żyje do kościoła. A przecież tutaj w Warszawie nie ma prawosławnych, żeby zrobić, bo pan jakoś zapyta, tak nie lubić, a prawosławni nie mają zwyczaju, to co mają na przykład katolicy. Same siebie nie lubią, prawosławnych nie lubią, świadków w ogóle nienawidzą. Będzie przychodziła młodzież, dzieci, ludzie będą przychodzili, zobaczycie. Jeszcze jedno tam chcemy zrobić. Zobaczyliście, widzieliście film, o kuskównej, zerwany płot? Dobry był? Przygotowują następny, ładniejszy. Nie zdradzę co, piszą scenariusz, pięknie pracują. Ale tutaj, przy tym właśnie obiekcie, razem w nim, chcemy zrobić taką aulę, która będzie równocześnie teatrem. I dlaczego nie zrobić? Mamy piękne sztuki. Mamy wspaniałych aktorów, którzy nie chcą tych świństw grać. Nie chcą latać w stroju Adama po scenie, czy jakieś głupoty robić. Posłuchajcie panią Temidę Podkorecką, co ona mówiła ostatnio na konferencji. Musi być kultura, wysoka kultura. I tam byłby taki teatr. Co by na to? Graliby aktorzy i nasi studenci. I ojcze rektorze, proponuję, żebyśmy otworzyli specjalność od października na kulturoznawstwie. Teatrologia, krytyka i praktyka teatralna. No i masz Tadeusz tak później się uczyć. Zgadza się, to już dobrze. No. A nazwę zrobimy, ale tam ci studenci grają. W sobotę, w niedzielę będą sztuki. Przygotowuje ojciec Dariusz. Piękne sztuki. Zrobimy to jeszcze z aktorami. I będzie relacja mistrz i uczeń. A ludzie przyjdą i będą się cieszyć. Tak na 600 miejsc, piękne pomieszczenie. Pomożecie? Podejdźcie do tych wszystkich, którzy mają dobre te różne firmy. Niech pomogą, niech nie myślą tylko o tym, żeby mieć jeszcze więcej. Niech zrobią coś dobrego dla Polski. I przyjdą i teatr zobaczą, i zobaczą pole specjalne, jak to było od sztuk. I to będzie bardzo interesujące. I przyjdą się pomodlić. Dobrze? A może przyjdą wykąpać się w termach? Tak. Chcemy to zrobić, ale nie myślcie, że nam tak ułatwiają życie. A ci szkodnicy to cały czas plują. Jak będą dalej pluli, oni przeważnie to mówią albo że ma dużo pieniędzy, albo że nieuczciwy. A na złodzieju czapka gore. Patrzcie, jacy oni uczciwi byli. Pamiętacie? Zapamiętajcie sobie, ile firm padło, jak budowali te chociażby autostrady. A ile innych. I nie jeden Ambergold. No nie. Także pamiętajmy i odbudowujmy Polskę. Dziękuję jeszcze raz. Matko Najświętsza, prowadź nas. Wybaczcie, że tak długo. A bractwo proszę, żeby później, żeby przyszli do uczelni. Spotkamy się. Ekscelencjo, ale taka okazja, chciałem to powiedzieć. I tak wobec faktów, ojciec prowincja błogosławi, czy nie? Nie, on jest dobry człowiek. Bardzo. Bóg zapłać wszystkim. I pomożecie? Ale kochajcie księży, kochajcie Kościół. Nie pozwólcie złego słowa powiedzieć na siostrę zakonną, na kapłana, na brata zakonnego. Biada im. Nie pozwolić. Zobaczcie, jak nie fajni ci księże? I patrzcie się, dziękuję Panu Bogu za kapłaństwo. Pięknego kapłaństwa życzę.
ksiądz biskup mówi, że teraz będzie koncert, my zmienimy tylko szaty i będziemy, ksiądz biskup przyjdzie na koncert. Chcecie czy nie? A Wiktorii podziękowaliśmy za księdza Brzmijewskiego, trzeba się modlić już świętej pamięci, a tu proszę, jakie głosy. Dziękujemy za bycie na tej konferencji też. Jak ci leśnicy dziękowali. Było 4,5 tysiąca leśników, myśliwych było też. I byli inni, mówią, ale głosy, ale pięknie. Bóg zapłać za to. Bóg zapłać za to i za tamto. O Jezus, ile to trzeba płacić, żeby się wzbogacić. Także proszę Państwa, tylko w Warszawie żebrzą i na lichwę biorą. Polska pieśń.